Kasjusz Kasiusz życiński. Może zaczniemy dzisiaj od tematu bokserskiego, bo to taki Twój bazowy sport, z którym zaczynałeś. Co myślisz o walce Josua versus Ruiz? Teraz, rewanżu tym? Tak. No nie mi się wydaje, że Ruiz jak nie olał przygotowań, jak się przygotuje jeszcze lepiej prawdopodobnie niż poprzednio, to może złamać Josuę. Praktycznie widzimy to wszędzie, że po nokaucie już raczej pięściarz nie wraca do tego samego. Joshua został no znokautowany, więc myślę, że będzie już tu jakaś obawa i myślę, że Ruiz, jak dobrze się przygotuje, może go przełamać jeszcze raz. Wątpię, no co on tam przez. zwłaszcza że ta walka jest do, dosyć szybko, to nie wiem, co on może tam się nauczyć nowego. No może lepiej tam sobie jakoś przeanalizować, to może tam dystansować. Ale no Ruiz ma podobny styl do naszego Adama Kownackiego. Cały czas idzie do przodu. Wiem, ja miałem taki styl, ja umiejętności za dużo nie miałem w boksie. Parłem do przodu na tych zawodników, którzy mieli bardzo dużo walk. No i przegrywali ze mną presją. Presja jest bardzo dobra w boksie i myślę, że Ruiz powinien wygrać. Muszę sprawdzić kurs, bo ponoć jest Joshua faworytem, więc jak dobry kurs będzie na Ruiza, to może trzeba obstawić. Zdarza Ci się obstawiać, tak, pojedynki bokserskie? No, ostatnio w ma, obstawiłem, kurwa, tam... Pozawodzili, więc... Także czasem, czasem sobie się zabawia, ale to rzadko. Tyson Fury w ringu i poza nim. Wiesz coś o tym zawodniku? No, obserwuję go w sumie najbardziej, bo jest wariatem, ja lubię wariatów, sam jestem wariatem, więc... No mi się podoba jego styl bycia. W ogóle, no to jak wrócił... Po tym, nie wiem, trzy lata miał rozbratu chyba, jak kliczkę pobił. No i że wrócił i taką zajebistą walkę dał w sumie powinien ją wygrać, uważam. To, no, no, to jest fenomen taki naszych czasów. No, ma szansę, żeby zostać, przejść do historii i może nawet być najlepszym pieściarzem czasów, Pobić Mohameda Alliego mojego imiennika, zanim przyszedł na islam, Cassius klej. <grym> 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 Więc no tajsson, który mi się podoba i w ringu i poza ringiem. Dużo ludzi nie lubi takich kontrowersyjnych ludzi, lubią skromnych. Skromni przeważnie się nie wybijają. W boksie. Box to też jest biznes. Trzeba być trochę kontrowersyjnym, trzeba robić show, a on to robi, widać naturalnie. Po prostu jest taki, mm, tak jak Adam Kownacki, jest na przykład bardzo skromny i ogólnie nie powinien się przebić, a idzie, idzie, niesie tą skromnością, bo ludzie czują, że to jest szczere, że on po prostu taki jest, a nie jak niektórzy na siłę udają jakichś kontrowersyjnych ludzi, a potem wychodzi, że dostają w pierdol i jest lipa. No tak. A co myślisz o Adamie Kownackim, w takim razie tak sportowo i prywatnie, tak jakbyś mógł bardziej rozwinąć jego osobę? No sportowo na pewno... co fajnie jakby trochę zrzucił kilogramów, ogólnie no daje te walki, ale jak chce naprawdę wejść na y, światowy poziom, no to powinien zrzucić tych kilku, kil, kilka kilogramów. Y, tak jak czasem śledzę, bo śledzę jego osobę, bo f, fajny gościu jest. To, to tak widzę, że go denerwuje to, że tam czasem mu ludzie zwracają uwagę, że powinien schudnąć i tak dalej, ale no, jak chce osiągnąć, fajnie idzie, żeby się nie zachłysnął tym, że fajnie mu teraz idzie i sobie odpuścił treningi, poszedł trochę tak na jakiś odpoczynek sobie no, no, odpuścił te po prostu treningi, tylko żeby cisnął tak jak cisnął i zrzucił te kilogramy. No i ma szansę, fajnie jakby dostał w ogóle teraz od Ruiza szansę o Mistrzostwo Świata, to uważam, że w ogóle by miał największe szanse, żeby zostać pierwszym w historii Mistrzem, Mistrzem Świata jako Polak. A prywatnie, no prywatnie go nie znam, ale tak jak obserwuję, no to fajny, miły chłopak, skromny właśnie i ta jego skromność ludzie pokochali, nie musi być kontrowersyjny, a i tak ludzie wiedzą, kto to jest Adam Kownacki. Nie musi tam krzyczeć na kogoś, nie musi wyzywać, nie musi na siłę, nawet widzieliśmy to ze Szpilką. On pokornie, spokojnie, Szpilka tam na siłę no, buzował, różne tam teksty walił, a potem dostał w pierdol. To jest, to jest taka... no to, to, to trzeba mieć silną psychę, żeby po prostu robić taki show i w razie przegranej, żeby sobie z tym poradzić. Ja też dużo krzyczę. Czasem ludzie mi mówią na przykład, że kurwa Kasjusz, ale tu mówisz, że go zlejesz, a co będzie jak przegrasz? To ludzie cię zjedzą, a ja mówię, no ale ja to mówię tak szczerze, bo ja tak czuję, że po prostu ten rywal, czy tamten, czy z dwoma, którymi biłem się na fejmy, ma byłem przekonany, że no po prostu ja ich już oni przegrają walkę w szatni. Ja jestem świadomy tego, że ja nie trenuję teraz tak ciężko, jak oni pewnie trenowali, bo ja sobie odpuszczam przed Polakiem to w ogóle się bawiłem, tak jak mówią, no czasem o mnie nie niezły melanżownik. No ja, ja nie będę tego, temu zaprzeczał, bo lubię czasem się pobawić. Nie będę udawał jakiegoś kurwa wielkiego sportowca, bo już się nawet nie nazywam sportowcem i raczej się nigdy nie nazwę. Więc no ja się bawię, ale no, po prostu byłem pewien, że ich rozwalę, więc mówiłem to szczerze. Jak znajdzie się rywal jakiś kurwa, który nie wiem, będę czuł zagrożenie, może, może będę wtedy mówił inaczej ale zawsze szczerze. Jak powiem, że go rozpierdolę, to tak po prostu czuję. Jakbym przegrał, trudno. Na pewno sobie z tym poradzę, bo na pewno nie będę mówił, no, o, jak ktoś mi powie, ale mówiłeś, że go rozpierdolisz, a teraz przegrałeś i co? No ja powiem, no i gówno. No i, i tyle. Wydarzyło no. się. No właśnie, Wydarzyło. jak tak mówisz o tej szczerości, autentyczności i szukanie tego show biznesu, poklasku, aplauzu, to w tym całym Warsaw Shore jesteś osobą barwną, kontrowersyjną, łączysz to ze sportem, była tam taka afera też yy, końska i wracając tutaj do Artura Szpilki, taka afera końska również miała miejsce w tamtym klubie. Czy, czy jesteś w stanie jakoś to wyjaśnić? Coś na ten temat wiesz? Jakieś wskazówki może? No moje afery końskiej do Szpilki afery końskiej proszę nie porównywać. Moja była inna, jego była inna. E, w sumie ja się tak nie interesowałem e, Szpilki aferą końską. Nie wiem, afera końska szpilki chyba trwa już od kilku lat moja była chwilę ludzie sobie obejrzeli, obejrzeli odcinek Warsaw so Shore e, wiedzą, że sobie się pobawiłem zresztą ja za chuja nikogo nie dotykałem ze szpilką ponoć było inaczej nie wiem e, nie interesuję się zbytnio tym e, ludzie tam widziałem na YouTubie szukają wyjaśnienia, może znajdą ja się nie będę e, odnosił do tego zbytnio, czy on dotykał czy nie, ale ja po prostu wszystko widać w odcinku Warsaw Show, ja za chuja nikogo nie dotykałem, więc moja afera końska jest, nie, niektórzy to nazywają tak, yy, tak, ale ja to zawsze, tak jak to wyjaśniłem, dlatego to ucichło. Jak idziesz do lekarza, do urologa, też cię za chuja dotyka, czy tam nie wiem, w sumie mnie no nigdy tak. nie dotykało. ale no jak idziesz do lekarza, no to facet też cię, i co, co to takiego, no ja za chuja nikogo nie dotykałem, więc yy, wiesz, ale jak nas łączy afera końska, Szpilce zresztą już po tych wszystkich nokautach, tak jak właśnie o nokaucie mówiliśmy, że Joshua z Ruizem będzie miał ciężko. Moim zdaniem Szpilka no wszystkie ostatnie walki takie poważniejsze trochę no przegrywa, więc on już raczej nie będzie już, no już nic w tym boksie raczej nie osiągnie. Więc po co będzie na siłę tam był Fejmem, a jest jeszcze Artur, więc zapraszamy jak coś chętnie chętnie zaboksuje ze szpilką. Fame no właśnie, ma. bo bo tutaj twoja przeszłość y, taka czyste nastawienie sportowe do boksu. Artur również ty jednak poszedłeś tą drogą tak y, biznes, y, rozwój własnych jakiś tam zainteresowań. show biznes przede wszystkim, ale jednak ten sport w tobie pozostał i, i ciągnie cię jednak do niego tak. Jest to jakby element pasji i teraz Artur, który no, dostał gonga poważnego. I, I co byś jemu zaproponował? Co, co, jak widzisz, yy, jakaś wskazówka, może czy właśnie taka chęć walki, żeby zawalczył sobie właśnie gdzieś bardziej, zrobił z tego show biznes niż już taką rywalizację sportową? Czy uważasz, czy on ma jeszcze szansę, żeby sportowo rywalizować, czy lepiej właśnie niech idzie taką drogą? W samorealizacji pasji? Wydaje mi się, że dla Artura to zawsze był jakoś biznes, dlatego tak du dużo krzyczał. E, możliwe, że się w pewnym momencie, bo ja uważam, że ładnie szedł tam na początku, możliwe, że w pewnym momencie się zachłysnął tym, e, tu olał jednego trenera drugiego, coś mu może się pozmieniało w głowie, poleciał tam do Stanów, nie wyszło mu. No i teraz tak naprawdę został. E, no, w tupie no jest, więc no, mi się wydaje, że Artur i tak zawsze to traktował jakoś biznesowo. No a jak biznes, no to najlepiej do Fejmema. Główna walka, Doncasio kontra szpilka zarobi. Teraz chyba ma walczyć niedługo na jakieś gali. Pewnie tam dostanie e, myślę, że 10 razy mniej niż by dostał tutaj e, za walkę główną. Więc no jak dla niego to biznes, no to zapraszamy, Artur do FameMa. Ja chętnie cię sprawdzę, czy jeszcze. Freakfighterów umiesz pokonać czy nie? Jak nie, no to już będzie miał odpowiedź po prostu, że no po prostu to już nie dla niego, nie? I od razu byłoby wyjaśnienie afery końskiej. Tak. <grym> Chociaż no nie wiem, <grym> jak wyjaśnienie, no w sumie. A powiedz Chyba, że po walce by powiedział. Do poprzednich dwóch walk, no nie przygotowywałeś się zbyt mocno, to było bardziej tak for fun, to wejście do tej walki. Czy. Gdyby taka walka była, gdyby został wyznaczony termin, czy przygotowywałbyś się do niej, czy zrobiłbyś taki obóz przygotowawczy, żeby, żeby jednak podejść tak mega profesjonalnie i obudzić sobie tą, tą dawną z taką. Arturem Szpilką? Tak. No tak, myślę, żebym potraktował to poważnie. Na pewno no, zresztą on by przechodził z boksu zawodowego na wysokim poziomie, prawda? No Walczył jeszcze. Niedawno, no i możliwe, że dalej ma aspiracje do tego i ambicje, żeby tam dojść do szczytu, ale no moim zdaniem, to jest oczywiście moje subiektywne zdanie, już nie ma szans, żeby w ogóle dostać jakąś tam ciekawą walkę. No ja bym się na pewno przygotowywał solidnie, zwłaszcza, że to ja kocham ten sport, boks. Kocham ten sport, to mi radość sprawia, jak trenuję, a jak trenuję w innych dyscyplinach, no to tak. tak... No tak jakbym szedł do roboty. nie? Ja, to już nie jest moja pasja, boks, ale dalej kocham ten sport. Ja sobie dałem kiedyś 5 lat i tak jak tu wcześniej coś nawiązałeś, że e, ja jako biznes to już traktuję czy coś, tylko ja dałem sobie właśnie 5 lat. Powiedziałem, że jak po 5 latach dojdę do jakiegoś poziomu europejskiego, to dalej będę boksował, przejdę na zawodowstwo, a jak nie, no to daję sobie spokój. Trzeba zarabiać też pieniądze różne. Ja mało skromnie mówiąc szkoda mojej mądrej głowy na boks, sobie powiedziałem, wiem co chcę robić w życiu, umiem zrobić też pieniądze, więc nie jest mi jakoś na siłę też te fejme ma potrzebne i tak dalej. Ja tam nie jestem dla pieniędzy i dla fejmu, tylko po prostu miałem konflikty akurat z takimi leszczami. Trzeba ludzie bardzo chcieli, żeby ich wyjaśnić, to ich wyjaśniłem i tyle. No.